Daniel, to nie jest tak, że jak ubogi język i mamy problem z mówieniem o seksie, to i ubogie życie seksualne? Wiesz co, nie, my w tym życiu seksualnym radzimy sobie. Gorzej, jeśli przychodzi to co do czego, jeśli zaczynamy mówić o swoich oczekiwaniach. To ciężko nam mówić, nie podpierając się internetem, książkami, czyli ilustracjami, ciężko nam wytłumaczyć czasami naszemu partnerowi, o co nam chodziło tak naprawdę, co to za pozycja nas zainspirowała. Ciężko wytłumaczyć, bo nie używamy na co dzień tych określeń. No ale język jest cały czas żywy, zmienia się, tak, i my go też tworzymy. Czy, słuchaj, Danie, w takim razie, co byś doradził, jak możemy zacząć rozmawiać o seksie, jak powinniśmy to robić? Co najczęściej proszę partnerów, żeby jako taka praca własna, zadanie domowe usiedli, gdzieś wieczorem wzięli sobie zeszyt, długopisy albo kredki i pisali wszystkie skojarzenia, słowa, które kojarzą im się z seksem, z narządami płciowymi i ze wszystkim, co wokół tego gdzieś tam fruwa lata. Dzięki temu powstaje ich jakiś prywatny słownik, którego zaczynają używać, wybierają sobie te określenia, które są im bliskie, które są fajne, czasami humorystyczne. Co więcej, są teraz świeże badania skandynawskie, które świadczą o tym, że pary, które właśnie mają taki język wewnętrzny, taki swój, mają o wiele satysfakcjonujące życie seksualne. Po prostu mówiąc o swoich oczekiwaniach mogą spotykać się ze zrozumieniem i reakcją partnera. I też pewnie dobrze się oswoić z tymi terminami i z tym słownictwem seksualnym, kiedy zostajemy rodzicami i wprowadzamy dziecko w edukację seksualną. Oczywiście, że tak. Dzieci od najmłodszych lat powinny używać tych określeń i oczywiście na różnych etapach. Na początku małemu chłopcu można mówić po prostu, że ma siusiaka, no bo dla niego ten narząd służy do siusiania, później to już jest penis, bo może mieć też inne funkcje, więc myślę, że warto z tym, jak dziecko dorasta, też dobierać różnych słów do tego, do czego ten narząd czy ta sytuacja może być gdzieś tam dobrana, więc jakoś rozwijać w ten sposób też dziecko i ten cały słownik.